Rok 2010 dobiega końca. Postanowiliśmy więc zrobić krótkie podsumowanie i przedstawić Państwu najciekawsze wydarzenia mijającego roku. Początek 2010 to targi ślubne i targi turystyczne. Pierwsze, prowadzone przez znanego prezentera Krzysztofa Ibisza, przedstawiły obszerny rynek ślubny. Wymarzone sukienki, ekstra samochody, nastrojowa muzyka, wesela tematyczne, nietypowe fotografie czy fantazyjne torty przyciągnęły zainteresowanych. Na targach nie zabrakło gwiazd i pięknych kobiet. Gwiazd nie zabrakło także na odbywających się w lutym targach turystycznych. Martyna Wojciechowska i Wojciech Cejrowski opowiadali o swoich podróżach, przeżyciach i doświadczeniu. Zachęcali także młodych ludzi do podążania za własnymi marzeniami. W marcu Wrocławski Park Wodny przygotował niespodziankę dla dzieci – spektakl Rekiny w basenie, który był efektem współpracy Teatru Lalek i Aquaparku. Zabawa i teatr połączone z nauką pierwszej pomocy dały najmłodszym wiele radości. Kwiecień nie przyniósł wrocławianom najlepszych wieści. Przy ulicy Kościuszki zapalił się budynek, a ogień niebezpiecznie rozprzestrzenił się na cały dach. Mieszkańcy kamienicy oraz pobliskich obiektów zostali ewakuowani, a strażacy długo walczyli z żywiołem. Dwóch z nich zostało rannych. Maj był najtrudniejszym miesiącem dla mieszkańców naszego miasta. Wrocławianie po raz kolejny zmagali się z żywiołem wody. Zalane zostało osiedle Kozanów, na nadodrzu wybijała kanalizacja, a pod domy Psiegopola podchodziła woda. Mimo bardzo trudnej sytuacji, mieszkańcy zmobilizowali się i wygrali nierówną walkę z żywiołem. Kolejny miesiąc to prawdziwa uczta dla fanów sztuki wysokiej. Opera Wrocławska przygotowała ogromne widowisko pod tytułem Turandot. Spektakl został przedstawiony na Stadionie Olimpijskim na scenie o powierzchni 5000 m2. Wakacje to przede wszystkim okres inwestycji i budowy. W lipcu przedstawiony został nowy projekt największego budynku we Wrocławiu – Sky Tower. Projekt był kilka razy zmieniany. Ostatecznie całkowita powierzchnia obiektu wyniesie około 171 tysięcy m2, a jego najwyższa część, wieża, będzie mieć 212 metrów i 50 pięter. W lipcu odwiedziliśmy także budowę Mostu Rędzińskiego i sprawdziliśmy, na jakim jest etapie. Przypomnijmy, Most Rędziński będzie czwartym największym betonowym mostem na świecie, a wysokość pylonu wyniesie 122 metry. W sierpniu na stadionie szykowanym na Euro 2012 zaczęło się montowanie rygli zębatych, czyli najcięższych, ważących tyle co dwa czołgi elementów obiektu. Rygle 110-tonowe będą podtrzymywać trybuny w rogach stadionu. W wakacje we Wrocławiu odbył się także pierwszy casting do hitu tej jesieni programu Top Model Zostań Modelką. Jak się okazało, program wzbudził wielkie emocje i zdobył wielu zagorzałych fanów. Na eliminacjach we Wrocławiu nie zabrakło pięknych dziewczyn, a najlepiej świadczy o tym fakt, że dwie z nich podziwiać mogliśmy w finale. Wydarzenie o światowej randze miało miejsce we wrześniu. Nasze miasto odwiedził wtedy Dalaj Lama, który wygłosił wykład w hali stulecia. W październiku mieszkańców naszego miasta ucieszyła wiadomość o otwarciu północnej obwodnicy śródmiejskiej. Oddany fragment ma ponad 4 km długości i obejmuje dwupasmowe jezdnie w obu kierunkach. W listopadzie Wrocławian zaskoczyła kolejna dobra wiadomość związana z budową i inwestycjami w mieście. Oddano bowiem stan surowy zamknięty nowego terminalu lotniska. Budynek został zadaszony, oszklony i przygotowany do prac wewnętrznych, takich jak ogrzewanie czy wykańczanie wnętrz. Cały listopad przebiegał pod hasłem wyborów samorządowych. 22 33% Wrocławian postanowiło oddać swój głos. Rafał Dudkiewicz zdobył ponad 70% głosów wyborców i znokautował tym wynikiem swoich rywali, z których największymi byli Sławomir Piechota z Platformy Obywatelskiej i Dawid Jackiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Mijający rok przyniósł nam sporo wrażeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W najbliższym roku życzymy Państwu i sobie dużo spokoju, spełnienia obietnic oraz jedynie pozytywnych odczuć. Do naszych życzeń dołączamy pozdrowienia od gwiazd, celebrytów oraz znanych i mniej znanych osób, z którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać w 2010 roku.
bardzo serdecznie wszystkim czytelnikom, wielbicielom i pracownikom związanym z portalem. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie portal tuwrocław.com. Pozdrawiam wszystkich użytkowników portalu tuwrocław.com. Krzysiek Imisz. Szacunek. Cześć, tu Joanna Krupa i oglądacie tuwrocław.com. Bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić w portalu tuwrocław.com i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajne miasto, ale ja chciałam powiedzieć, bardziej rozkopane niż Warszawa. Ja nie wiem, jak wy żyjecie w tych warunkach. Mieliśmy pozdrowić, a ty się rozchodzisz. Szacunek, naprawdę. Ja bym po prostu się zabiła. Pozdrawiamy tuwrocław.com. Teraz coś powiedz mądrego. tuwrocław.com, serdecznie pozdrawiamy Państwa. Witam, Martyna Wojciechowska, i serdeczne pozdrowienia dla tuwrocław.com. Do zobaczenia w sieci.